pośród ogrodu siedzi ta para. Uczeń i mistrz. O bracia poloniści, o siostry polonistki. 130 było nas na pierwszym roku. Myśleliśmy, że Boga za nogi złapaliśmy, że oto nas przyjęto do szkoły poetów. Przez 5 lat stron tysiące, młodość w bibliotekach, a potem telewizja. Jaki to był ten mig jeszcze raz, bo my jesteśmy moda na język polski. Moda na język. Tak jak moda na sukces, moda na język polski. Tak łatwo zapamiętać. Moda na język polski na YouTubie, na Goglach jest tak samo, jeśli dacie Rzeszów. A dlaczego warto oglądać modę na język polski? Bo to nasz program. Źle teraz. Bo to nasz program. I to wystarczy. To wystarczy. Program z emfazą na żywo i wesoło, bo to jest humorystyczny program, który coś przemyca. Czyli od najstarszego. Kazimierz Orzuch moje nazwisko. Na uniwersytetach byłem całe życie, teraz już prawie emeryt. Adam Bienias, redaktor telewizji Rzeszów. Buciki mam trochę ciasne. Jeszcze raz? Dobra, już pamiętam, już pamiętam. To trzeba puścić na kulisy. Tak. Buciki mam trochę ciasne. Tańcuj boso, panno młoda. Co się męczyć? W jakim celu? Trzeba być w butach na weselu. Dobra, mamy to. Sprężyłem się maksymalnie. Bo pan jest już obyty z kamerą i pan tak. Jest... Już jestem maksymalnie sprężony, a nie spięty. Lwem medialnym. Nie, ja normalnym człowiekiem jestem. Ale przecież kamera pana nie stresuje. O, właśnie, jakby było dobrze. Nie, w ogóle nie stresuje. Obecność... Pani profesor mnie stresowała trochę, bo... Ale później jak poszła sobie, to ja... Najlepsze to sobie jest. Jak poszła sobie, to ja już... No ale trochę za nią tęsknimy jednak, nie? Bardzo. Bo ona te nasze kontakty jakoś rozświetliła geniuszem kobiety. Tak. I robi nam kanapki. Oto ona, profesor Joanna Rusin, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Z panią profesor to lepiej niż nagrywać. Nagrywać to więcej niż nagrywać. No, no zebrał to konie kraść. No. Jaki spód nie nasz. Jaki spód nie nasz. To się nazywa humor sytuacyjny. I tak zaczęła się przygoda gangu Olsena. Stary zegar od pradziada nic nie robi, tylko gada. Ledwo skończył, już zaczyna. Co godzina, to nowina. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać. Źle. Źle po prostu wy... Dobrze. Tak jak każą powtarzać, to zawsze jest gorzej. Tak, dobra. Dobra. Mnie bliżej, mnie. Ale ma język ciała, bliżej to on dalej. Mówię? Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. Niech się dzieje wola nieba, z nią się... Ja myślę o tym, że nie mogę się pomylić, tam jak czaj, kolobazę, kumaj, srewicz w naszym smicz. Są jednak i takie role, które odegrać łatwiej. Najwięcej lajków na fejsie dostał ten wykon rapera Kaza. Zakrzona impra, po prostu masakra. Profesorze, ziom, o co kaman? Adasiu, przygotowuję się do zajęć. Mówią, że mają być atrakcyjne, a mam zajęcia o języku subkultur. Ale żeby w pełni zrozumieć, czyli rozkminić język rapu, wybieramy się dziś do Kielc, czyli miasta scyzoryków. No to Adasiu, wrzuć ten bit. Będzie jazda. No to jazda. Ale bez alko. Jedziemy. Kupione. Dobra. Kupione, super. A ja tu tęsknię. Jak tęsknię? Jak tęsknię? Jak tęsknię? Jak człowiek tęskni? Nie tak. No zależy o czym myślisz. Żebym też nie był przerysowany. No, marzenie i tęsknota są bardzo tęsknię bliskie. Tęsknię za domem.
na przykład, albo tęskni za dzieciństwem. Jak się tęskni za czymś, czego już nie ma, bo już coś zniknęło, to nawet można płakać, jak się tęskni. Nie chcę. Ale jak tęsknisz za czymś, czego bardzo pragniesz, to wtedy zupełnie inaczej tęsknisz. Czasem tęsknisz wyluzowany, bo ci dobrze, a czasem tęsknisz, mimo że jesteś chory i ci źle, i wtedy inaczej tęsknisz. Jesteś cały napięty. No to ja bym, był raczej napięty. No to się napnij i tęskni. Dobra. I no się nie zesraj. Zróbmy to jeszcze raz. Falstaff. No właśnie. Dobrze. Można ją zepsuć. Troszkę. Moja to taka bardziej wymiętolona, no ale właśnie. Zapomniałam jej. Można ją. Poza tym nawet jeżeli by się rozwaliła, to byłby zaszczyt. Naprawdę? Na koniec. Uważam, że jest to Jeszcze raz. To jest próba. Dobra. O nie, tylko nie zadawaj pytania, mój ulubiony wiersz. Nie. Tak? Nie. Nie, muszę zacząć jakoś oryginalnie. Zaczynamy? No bo 5000, czyli 2000 wierszy, czyli ile ona tam napisała, no to jest, wiesz. Dobrze. To będzie piąte pytanie. Ale jak nagrać scenę, kiedy coś cały czas tłucze? Ale to tak tłucze całe noce, całe dnie. Niech nikt nad grobem mi nie płacze, krom jednej mojej żony. Za nic mi wasze łzy sobacze i żal ten wasz zmyślony. Niech dzwon nad trumną mi nie kracze, ni śpiewy wrzeszczą czyje. Niech deszcz. Tęskno mi, panie. Przepraszam, tu się lodówka włączyła, a tam ktoś łazi. Włączyło się znowu coś. Lodówka. Wiecie, musimy przeczekać tę lodówkę. Czyli ona tak sama. Powiesz, Adaś, że już? Proszę. No. Czy Wojtek? Poczekamy, aż przejdą, co? Bo okay. To akurat... Jasne. Pan tu nie stał. Zwracam panu uwagę, że nigdy nie stał pan za nami murem. Na stanowisku naszym... Już? Jak co roku w chałupach... Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bociane. Nie. W końcu Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Mają swoje słowa i litery, także 4 litery. Życie jest nowelą, co wciąga jak rzeka. Chciałbyś dziś znać przyszłość, lecz musisz poczekać. Czytajmy, kochani, czytajmy dzieciom. Twórzmy snobizm na czytanie. Czytanie uczy myśleć, czytanie rozwija wrażliwość. Warto czytać. Serdecznie pozdrawiam, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. No, to jest do dupy. To ja nie wiem, czy ja mogę przy panu profesorze powiedzieć dupa. No, dupa może być. Skrzypi ktoś. Ty, Adaś, skrzypisz? Nie, tam, Kazimierz skrzypi. Kazimierz, siądź na D. Siądź na D i wiesz. Dobra. Profesor zrozumiał. Przecież jest autorem bestsellera o języku młodzieży. Zaraz, jak to było? Coca-Cola jest spoko? To jak, ziom? Idziemy na kolędę, na Bronxa? Adasiu, wolę dzisiaj kokę. Będzie najlepszy, dobra. To się nie może przejść do będzie. Wróćmy do lekcji patriotyzmu. Czy ją kochasz? Kocham. Szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. 4 czy 3? No, 5 minut. Kupione, mamy. Taki grzeczny uczeń. Adasiu, widzę, że dzisiaj narodowo. Co to masz na głowie?
teraz ja zawadziłem. Bo to ja zmieniłem koncepcję. Zawsze się zaczynało od panie profesorze. Dobrze, ja coś jeszcze zmienię. Zaczekajcie, bo wszyscy zmieniamy. Kazimierz, nie załamuj się. No nie, dobrze, dobrze. To... Wiecie co, idę. To może ja was... Nie. Wy tam gdzieś słuchajcie w ukryciu. Ale grunt to znaleźć wspólny język. Panie profesorze, muszę wam gęby dać. Dziękuję bardzo. No inaczej się nie da. Ten fragment i ja zadaję pytanie. Dobrze. W którym miesiącu życia mężczyźni zaczynają obojętnieć kobiet? Miesiącu czy roku? A tam jest miesiącu? Roku. Życia. O, tak już bym zmienił. Miesiącu to tak jakby w sierpniu obojętniały, a we wrześniu znowu była, wie no pan, to stójka. By mnie prus. W którym roku życia mężczyźni zaczynają obojętnić kobiety? Tak. Ja mam przeczytać to zdanie. A dobrze. Ale to nie jest moje zdanie. Nie. No właśnie. Nie. Ja cały czas oczywiście zaznaczam, że są to fragmenty lalki Prusa. A rozumiem. Nie dobrze, jest to pytanie do Jerzego Zelnika. Jasne, bo bałem się, że będziemy wchodzić w jakieś... Nie, broń Boże. ...intymności. To wyjaśnijmy, panie profesorze, te archaizmy. Matko zwolena, co się dzieje? Rozmawiają i mówię, że cisza. Drogie panie, bo to słychać. Proszę, albo mów, pokazuję cały czas, żeby tego to nie było. Dobrze, zaraz, my tu wszystko wytniemy, nie ma sprawy. Tam sobie spokojnie. Przepraszam, że tego, nic się nie dzieje, no, dobra. Wszystko dobrze. Proszę, sorry, taki raz. Mamy klimat, nic się nie dzieje. Czasem klimat psuł nam zdrowie. Przepraszam, ale... To nie COVID. Coś mi zaleciało, albo... Ale podstawą naszej pracy jest zasada, że właśnie śmiech to zdrowie. Dobra, cicho, pomaga. Musicie się uspokoić. Wtedy się trudno uspokoić. Neurony lustrzane, wiesz. To jeden się śmieje. My jesteśmy dzieci tutaj w szkole, wiesz. To tutaj się śmiali. Już. Ja jestem bardzo... Siebie głupka robię, ale co dla idei, dla polskości. No właśnie. Grzywę sobie poprawiłem. Dobrze, że masz co poprawiać. Bardzo się cieszę. Ja już mam czyste pole. Nie, jest dobrze. Jest. Jest. Dobra, moment. Jeszcze raz. Nie, już nie. Dobrze. Proszę. Ciach. Ruszamy. Liczy się też lans, bo zdjęcie na fejsa musi być. Tu na warszawskiej starówce. Wojtuś, póki jesteśmy tutaj, bo zaraz się rozejdziemy, to poprosimy cię, zaraz sobie zrobimy w trójkę, jeszcze o zdjęcie, które na... Bo muszę mieć nowe zdjęcie na Facebooka. O, jesteśmy ci, bandyci warszawscy. Panie profesorze, tak, o tak, trochę tyłem. Tak, o tak, dobra? I u profesora Miotka też. Już robimy, chowam długopis. Tak. I ma, robię sobie zdjęcia. A tak jest, proszę bardzo. W każdym odcinku rozmawiamy o języku i literaturze, pytając czasem za Szymborską poezja. Tylko co to takiego? Panowie, ale wiecie co wam powiem? Że jak nie rozjeździ gdzieś na poezję i dawno tak robiła, jak zebrała, jak Jezusicku dzień przed przygotowywała, czytegowała, jak pisała, jak na drugi dzień jadę, ja cię pierdzielę za jak tego Sickiego. No i sobie się co, ani VP uciekać, ani tak siak. I teraz, dziś, co bym się przygotowała, to ja się więcej będę jąka, a strochała. Tak to leci z człeka na żywo. I się pyta mojego męża, on profesor belwederski, kurczę, Krzysiu, ja tego nigdy nie czytałem. Dlaczego? Bo ja nie wiem, o co chodzi. Ja mówię, no ale to patrz, jest ładnie. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi. No, on jest na emigracji. I tęskno mu tam, gdzie kto teraz o nim pamięta, kto już o mnie stoi, no kto o mnie teraz pamięta. I tak niestety być musi, no bo musiałem wyjechać. Choć się tak nie stanie przyjaźni mojej, ale przyjaźń jest wieczna. I przyjaciele o mnie będą zawsze pamiętać i za nimi tęsknię. Tak jest. No i trzeba przeczytać, bo jak można Norwida wyrzucić, jak go nie rozumiesz? To nie kicz żaden, ani żadna lipa, lecz największa na świecie, betonowa. Adasiu, nie kończ, nie kończ. Nie nagrywamy. Dobrze, Kasiu, powiedz coś, Kasiu. Już mówię. Tą swoją kwestię. No mów. Nie kończ. Adasiu, nie kończ. Przecież się uczyłem je tak dawno, że nie można mówić publicznie wyrazu wulgarnego. Bożesz, Mojżeszów. Kazimierz Dolny nad Wisłą, jak...
Perła między wzgórzami, swoistym pięknym nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia. O! Dobrze, dobrze, dobrze. Antyki. Czas antenowy nie jest z gumy. To kolejna zasada, której się trzymamy. O czym zapomnieliśmy? O tego o Nowaku. Nowak i przywyż. To jeszcze... To dajcie. Jeszcze... Dobra. Jakie najpopularniejsze polskie nazwiska? To będzie w felietonie. Dobrze. Nowak. To mam. Nowo przybyły i przybysz, prawda? I Kowalski, Wiśniewski. Tak, to są tak. To dobrze. Mamy to. Dobra. To może ja jeszcze jedną anegdotę powiem, a ty zobaczysz. Jeszcze jedna anegdota. Rzecz działa się w Krakowie, w jednym z hoteli na początku XX wieku. Sienkiewicz był owacyjnie podejmowany na przyjęciu i pewien pan zabrał ze sobą syna w wieku gimnazjalnym, żeby tego syna Sienkiewiczowi przedstawić. No i przedstawia go Sienkiewiczowi, chłopak trzaska obcasami, Sienkiewicz pyta: a czytałeś, kawalerze, moje książki, ten przejęty wszystkie? Na co Sienkiewicz: a to szkoda, bo nie wszystkie warte czytania. Tyle. Dobrze. Mamy to, wytniesz. Ale odwrócisz. Wytniesz. Siedźcie, nie ruszajcie. Połowę wytnie, dobra. Może być. Ale miłość do języka polskiego i mody dała nam to, co w życiu najważniejsze. Przyjaźń? No to dużo ciepła panu życzę i dużo zdrowia, tak już zupełnie szczerze. Dziękuję bardzo, również, ale w najpiękniejszej imieniny w roku. Czasem nawet bardzo czułą. Ile ty masz teraz lat? 30. 8-9, czyli 33 skończę. 33. Ojej. Chrystusowy wiek. Chrystusowy. No właśnie. Dlatego sobie zażyczyłam, że chcę mieć jego jako pana młodego. I choć zawsze trudno jest się pożegnać. Joasiu, nie płacz. Ja nie płaczę, Kaziu, tylko mi się tak oczy pocą. Czasem nawet bardzo. Dziękujemy. Mamy to. Wytnie, dotnie, ułoży, kapitalna sprawa, świetnie. Bóg zapłać, dobrze. I teraz trach i lecą napisy końcowe. Tram, dam, 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 dam. Mamy wracać? Idziemy, bo będę krzyczał zaraz. Właśnie, zaczekajmy na jego okrzyk. No chodźcie.